Obchodzimy dzisiaj to roczne święto Policji ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku przy nowelizacji ustawy o Policji. Jest to święto okazją nie tylko do wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe, ale także dobra sposobność uświadomienia sobie roli Policji w życiu społecznym, jej specyficznych zadań oraz wartości, które są u podstaw jej działalności. A te wartości mają swój zapis gniejący na sztandarach, gdzie gniją słowa lex et pacem, prawo i ojczyzna. Służba, prawo, ojczyzna. To owe podstawowe wartości, które muszą być w pamięci i sercu każdego pracownika Policji, by dobrze wypełniał swoje zadania. Służba nobilituje. Jeśli ktoś z was chce być wielki, mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, niech będzie sługą wszystkich na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł po to, aby Jemu służyć, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Właśnie na tym polega godność policjanta, że służy, że jest na służbie i to nie tylko w godzinach swojej służby, ale poniekąd zawsze. Służy bezpieczeństwu obywateli. Bywa, że za tę służbę przychodzi płacić wysoką cenę. Kilka dni temu media poinformowały o tym, że podczas swego urlopu utonął policjant, ratując w topieli morskiej młodego człowieka, który nieroztropnie zażywał kąpieli przy wysokiej fali. Policjant się nie zastanawiał. Poszedł na ratunek. Wyratował. Ale sam utonął. Zostawił dwoje dzieci. Policjant jest w służbie praworządności. Pilnuje przestrzegania prawa w społeczeństwie. Bo gdzie nie ma zachowania prawa, oczywiście wkrada się bezprawie. Niesprawiedliwość, krzywda, chaos. Święty Tomasz Akwin, wielki myśliciel okresu średniowiecza, tak definiuje prawo. Jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą. Ta definicja wciąż obowiązuje. Z pewnością prawa jest podstawowym warunkiem społecznego ładu. Wyraża się w nim troska o dobro wspólne, które warunkuje z kolei dobro poszczególnych obywateli i zarazem nie ogranicza miarą niebezpieczeństwa. Prawo jest wyrazem troski, rzetelnej troski tych wszystkich instancji i osób, którym społeczeństwo zawierzyło stosowną władzę. Ale to ludzkie prawo ustanowione tylko wtedy prostuje ścieżki ludzkiego życia, jeżeli się wyraża w nim prawo moralne, które jest wobec wszystkich ludzkich ustanowień nadrzędne. Jak uczył nas Jan Paweł II, ustanowienie ludzkie sprzeczne z prawem moralnym traci swoją właściwą moc. Przynosi natomiast szkodę czasem nieobliczalną, bo zamiast prostować ścieżki prowadzi na manowce. Jest ono odpowiedzialne za skrzywienie sumień, bo poszczególni ludzie skłonni są uznawać to, co legalne,
za moralne. A historia dostarcza wielu przykładów, że nie zawsze to, co legalne, jest moralne. W czasach systemów totalitarnych wydawano ustawy niemoralne, często nieludzkie, opłacane krzywdą wielu ludzi. W pracy policjanta wartością zasadniczą jest służba ojczyźnie. Służba nie politycznej ideologii czy partii, jak to czasami bywało w przeszłości, ale ojczyźnie. Dlatego formacja patriotyczna w policji ma istotne znaczenie dla działalności każdego policjanta. Chyli mi dzisiaj czoła przed wielu policjantami, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. A czym jest ta ojczyzna? Dla której, jak śpiewali konfederaci barscy, nie żal czy w nędzy, nie żal i umier. Czym jest ta ojczyzna, nazywana wielokroć zbiorowym obowiązkiem? Słowo ojczyzna ma w sobie coś z ojcowskiego, z ojcowizny. To najpierw nasz kraj, nasza polska ziemia, rozciągająca się od Tatr na południu, aż po falę Bałtyku na północy, od Bugu na wschodniej granicy, po Odrejnicę na zachodzie. Ziemia pełna lasów, łąk, pól, przepasana wstępu wisk, wyzłacana pszenicą, poszerzana, postrzeżona żytem pisemickim. Ziemia zabudowana tysiącami wsi, osad, miasteczek i wielkich miast. Tę ziemię otrzymaliśmy po naszych ojcach. To jest nasza właśnie ojcowizna. Od niepamiętnych czasów była ona siedzibą naszych słowiańskich przodków, którzy wzięli ją niejako w dzierżawę z rąk Bożych, uprawiane, kochali całym sercem, bronili. A dziś ta ziemia jest w naszych rękach. I mamy ją przekazać następnym pokoleniom Polaków, nie uszczuploną, niepodległą, ale także biologicznie zdrową, ażeby mogli tu żyć po nas inni, dla których Polska będzie także ojcowizną. Ziemia to tylko część naszej ojczyzny. Ważna część, ale nie jedyna. Bo drugim składnikiem ojczyzny to są ludzie, którzy zamieszkują ziemię. A tymi ludźmi jesteśmy my wszyscy Polacy. Ilu nas jest? Wszystkie warstwy społeczne, młodzi, starzy. Wszyscy, dla których godem jest Boże Biały w koronie, hymnem jeszcze Polska nie zginęła. Wszyscy, którzy mówią polską mową, mową Kochanowskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza. Wszyscy, którym droga jest nasza historia, i nasze narodowe wartości. Bo i chodzi warto, mówiąc o ojczyźnie, myśląc o niej, zwrócić uwagę na te wszystkie elementy, mowa polska, jakie to ważne. Wystarczy przywołać przed oczy tysiąc lat naszej historii i te miliony ludzi, którzy przed nami żyli na tej ziemi, przyjrzeć się tym niezliczonym pokoleniom z okresu naszej świetności narodowej i czasów niewoli, pomyśleć, że to olbrzymie masy narodu mówiły jednym językiem, jedną mową. Tą samą polską mową mówimy i my dzisiaj.
za cudowna sprawa. Wiek minęły, a ta sama mowa przychwała w naszych ustach. I przyjdą następne stulecia. I znów będzie brzmiała w ustach nowych pokoleń Polaków. Dlatego bardzo powinniśmy kochać ojczystą mowę. Skwapienie czytać dzieła największych twórców polskiego słowa, ale także jak bardzo powinniśmy dbać o piękno i czystość naszej mowy, nawet w codziennych ludzkich kontaktach. Popatrzcie, zagrożeniem jest nie tylko powietrze, ziemia, woda, tak, jest dana oczywista, ale przecież również nasza mowa znajduje się w poważnym zagrożeniu. Coraz więcej w niej jawów, wulgaryzmu, zniekształceń. Nawet tu na Stalówce, Centrum Kultury, proszę przejść wieczorem i posłuchać, jakie tutaj padają słowa. W miejscach publicznych. Stójmy na straży naszej polskiej mowy, bo to także cząstka naszej. Ale obok tej wspólnej mowy podstawą naszej jedności jest również nasza wspólna historia, bo czym ona jest? Jest tym wszystkim, co działo się na naszej ziemi od czasów najdawniejszych poczynając. Są to wszystkie wielkie i ważne wydarzenia przeszłości, sławne czyny polskiego ręża, którymi władcy umacniali granice Rzeczypospolitej. To również dzieła genialnych uczonych polskich, takich jak Mikołaj Kopernik, Maria Kiełbaska, którzy wzbogacili skarbnicę wiedzy ogólnoludzką. Nasza historia to czasy i świetności, ale także upadku, niedoli, to dzieje pisane krwią i blizną, ale również zbiorowym wysiłkiem i pracą. I tak jak każda naturalna rodzina ma swoje wspomnienia, radosne i smutne, podobnie ta rodzina, zwana narodem polskim, ma także swoje wspomnienia radosne i bolesne, uwiecznione w dokumentach państwowych, w zabytkach budownictwa, choćby w tej katedrze, w dziełach artystów, literaturze. A właśnie nasza wspólna przeszłość łączy nas w jeden naród. Jeszcze jeden czynnik, który wpisuje się mocno w naszą historię, nie wolno też o nim zapominać, bo to także składnik ojczyźniany, to chrześcijaństwo. A było to 1000 lat temu, kiedy Mieszko I przyjął chrzest, a za nim poszedł cały naród. I wtedy Polska przez chrzest właśnie, dzięki temu faktowi, znalazła się w rodzinie narodów europejskich. Tak żeśmy weszli do Europy. To Jan Paweł II często nam przypominał, nie wchodzimy dzisiaj do Europy. Byliśmy zawsze w Europie. Od 1000 lat. Tego też nie wolno zapomnieć, że dzięki chrześcijaństwu Polska uczestniczyła w wydarzeniach międzynarodowych. Ale również dzięki chrześcijaństwu trzymała mocne zręby moralne. Wielokrotnie przypominane, choćby w naszych czasach, godność osoby ludzkiej, prawa człowieka, wartość człowieka, który jest dużo ważniejszy od tego, co wytwarza i ważniejszy od wszystkich rzeczy. To przecież jest wciąż przedmiotem nauczania w Kościele i kształtowania wielu sumień. To także wielka współpraca z wami, siostry i bracia policjanci. Bo przecież dobrze stawiacie nam radość. Drodzy moi, służba, prawo, ojczyzna,
takie wartości wnosicie do życia społecznego, aby oparte na tych wartościach było życie wartościowe. Nie pustym i wydrążonym, ale wartościowym, sensownym. A dzisiaj jest okazja, by w tym świątecznym dniu docenić społecznie waszą pracę, wasz wkład w dobro wspólne i dobro poszczególnych obywateli. Bo jesteście na straży tego domu. I żeby życzyć wam, aby wasza praca była źródłem zawodowego spełnienia, ale także źródłem satysfakcji dla waszych najbliższych. Bo przecież za nich przede wszystkim jesteście odpowiedzialni. Modlimy się w tej liturgii o Boże błogosławieństwo dla was, dla waszych bliskich, dla waszej pracy.